Skoro potrafisz już pobierać dane z pliku CSV, teraz czas nauczyć się, jak robić to samo, ale z plików Excelowych. Za chwilę pokażę Ci dwie metody na pobieranie tych danych. Różnią się tym, że przy pierwszej metodzie będziemy pobierać dane z pliku wewnętrznie i będziemy dodawać te dane do Power Query w pliku, który już mamy. Natomiast przy drugiej metodzie będziemy pobierać dane z innego pliku Excelowego, tak żeby pokazać Ci, czym się różnią te mechanizmy i jak je można wykorzystać. Teraz zaczniemy sobie od przejścia do folderu 0702 Import i zaczniemy właśnie od pobierania pliku wewnątrz. Otwieram sobie plik. I teraz plik ma dwa arkusze: raport tabela i raport miesięczny. W raporcie miesięcznym mamy po prostu taką prostą tabelkę znowu z naszymi krasnoludkami, które według daty każdy krasnoludek zbierał ileś złota. Natomiast w arkuszu raport tabela mamy dokładnie te same dane, ale tutaj nie są w formie z zakresu, tylko w formie już gotowej tabeli. Jak kliknę sobie w którekolwiek miejsce, nacisnę Ctrl-A, to tutaj nazwa zakresu pokazuje mi się, że jest to po prostu tabela, która nazywa się Krasnala. Teraz w jaki sposób można wrzucić to do Power Query? Sposób jest bardzo prosty, w zasadzie najprostszy ze wszystkich. Klikamy w dowolne miejsce tabeli, przechodzimy sobie znowu do zakładki Dane i tutaj mamy znowu ładnie wyciągnięty przycisk z tabeli z zakresu, albo możemy to też zrobić w ten sposób, że przejdziemy przez Pobierz dane z innych źródeł, z tabeli z zakresu. Nieistotne jest, które wybierzesz, efekt działania będzie ten sam. Więc klikam sobie z tabeli z zakresu. I od razu przenosi mnie I od razu przenosi mnie do edytora Power Query. To, na co chcę, żebyś zwrócił uwagę, to jest to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o nazwę tego połączenia, tej kwerendy Power Query, to ona będzie nazywać się dokładnie tak, jak nazwa tej tabeli, co przed chwilą sprawdzaliśmy. Czyli tabela nazywa się Krasnale i nazwa tego połączenia to też będą Krasnale. I druga rzecz, to zauważ też, że mamy tutaj już krok, który nazywa się zmieniony typ. Jak się przyjrzysz tutaj w lewym górnym rogu wszystkim nagłówkom, to widzimy też, że Power Query od razu nam wrzucił odpowiednie formaty, czyli wie, że data to data, tutaj mamy imiona jako tekst i ilość złota jako liczbę. Czyli tutaj już nic nie będziemy zmieniać, możemy sobie zamknąć i załadować do arkusza. I to był sposób numer jeden. I dotyczy to sposobów, kiedy mamy tabelę, która jest określona, nazwana i możemy pobierać z nich sobie dane. Natomiast jeżeli przejdziemy do raportu miesięcznego, tutaj mamy po prostu zakres. Teraz to, co jest ważne i to, co trzeba zapamiętać, to to, że Power Query w ogóle nie operuje na zakresach, czyli jeżeli każemy mu pobrać jakikolwiek zakres, to on to najpierw skonwertuje na tabelę i dopiero to sobie pobierze. Więc żeby to zrobić, to działa dokładnie w ten sam sposób, jak poprzedni sposób, czyli zaznaczamy sobie dowolne miejsce, wchodzimy przez dane i klikamy z tabeli zakresu. I zobacz, że tutaj Power Query od razu nam zaznaczył cały zakres danych. Działa to tak samo jak zaznaczanie danych w Excelu, czyli tak naprawdę Power Query będzie próbował zaznaczyć dane tak długo, jak coś będzie do tych danych przyklejone. Czyli jeżeli tutaj usunąłbym ten wiersz, usunął te dane, to po prostu Power Query by mi dojechało tylko do tego miejsca i dalej już by nie widział. Więc wrzucamy sobie to do edytora. I teraz przy okazji mogę Ci pokazać też bardzo, bardzo przydatną funkcjonalność oraz wytłumaczyć, na czym polega null. Teraz zobacz, ta tabela nie nadaje się do analizy ani do użycia w tabeli przystawnej, no bo ponieważ nie ma nagłówków, tutaj mamy jakieś zbędne dane, tutaj jest jakiś wpis, raport miesięczny krasnoludków, no niewiele się da z tym zrobić. No i mamy przede wszystkim nulę. I teraz muszę się na chwilę zatrzymać, żeby wytłumaczyć, czym jest nul. Jeżeli pracowałeś wcześniej w SQL-u, bo jest to tam najczęściej spotkane, to wiesz, że nul jest brakiem wartości w tym miejscu. Czyli jakbyśmy się cofnęli do pliku Excelowego, z którego pobieraliśmy te dane, to w tym miejscu nie ma po prostu nic. To była połączona scalona komórka. Teraz
jest różnica pomiędzy nulem, czyli brakiem wartości, a na przykład zerem lub spacją. Jest to jakby osobna kategoria i w komórce zero jest wartością, bo coś w niej jest, natomiast nul jest całkowitym brakiem. Dobrze, i teraz, żeby doprowadzić te dane do użytku, to pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to wyrzucić te cztery pierwsze wiersze, ponieważ no, są nam zbędne. Żeby to zrobić, tutaj mamy taką fajną funkcję jak usuń wiersze. Klikamy na nią, no i możemy wybierać, czy chcemy usuwać wiersz od góry, od końca, naprzemiennie, może duplikaty, błędy lub puste wiersze. Do tych pozostałych opcji jeszcze dojdziemy, natomiast tutaj chcemy po prostu usunąć pierwsze cztery wiersze. Klikam usuwanie pierwszych wierszy i wpisuję liczbę, w tym wypadku 4, no i klikam OK. Dobrze, teraz nasze nagłówki pojawiły się bliżej nagłówek kolumn, więc możemy znowu użyć naszej ulubionej funkcji użyć pierwszego wiersza jako nagłówków. I zobacz, że od razu Power Query nam przypisał odpowiednie formaty danych, więc to są dane, które już możemy sobie tutaj prosto załadować do Excela. Więc klikam zamknij i załapię. I te dwie metody to jest jeden ze sposobów na pobieranie danych. Teraz natomiast pokażę Ci, jak pobieracie dane z innego Excela. Ja zamykam ten plik, nie zapisując go. To oczywiście możesz sobie zapisać i zaraz do niego wrócić. Zamykam, nie zapisuję. I otwieram sobie zupełnie nowy arkusz Excela. Musi być pusty. I teraz wybieram z zakładki dane, pobierz dane z pliku, ponieważ będziemy pobierać dane z pliku Excelowego, więc wybieram skoroszyt. I odnajduję sobie miejsce, w którym mam zapisany ten plik. To jest to, przypomnę, 0702 import XLSX. I klikam importuj. Tak jak w przypadku pliku CSV pojawia mi się tutaj kreator pobrania, natomiast on wygląda troszkę inaczej. Teraz na czym polega pobieranie z pliku XLSX? Tutaj z lewej strony masz listę, arkusze i tabę, jakie znajdziesz w danym pliku. Tu jest nazwa pliku i teraz tak, mamy tabelę Krasnale. To ta, która była w pierwszym arkuszu i widać, że ona jest oznaczona w tym miejscu jako tabela. Mamy też dwa arkusze. Jeden się nazywał raport miesięczny, a drugi nazywał się raport tabela. I możemy sobie to po prostu kliknąć i też widzimy, co tam tak naprawdę jest. Raport tabela, raport miesięczny, no i sama tabela. No powiedzmy, że chcemy sobie skorzystać tylko z tej tabeli, która nazywała się Krasnale. I mogę oczywiście załadować to do Power Query, klikając przekształć dane, lub po prostu kliknąć załaduj i dane z tamtego pliku zostaną pobrane prosto do tego nowego pliku, który przed chwilą otworzyłem. Klikam załaduj. No i teraz proszę, są dane i weźmy sobie, żeby nie było, że tutaj okłamuję kogokolwiek. 1 listopada Mędrek zebrał złota za 5, powiedzmy, dolarów. Więc przejdę sobie teraz do tego pliku, otworzę go i zmienię w tej tabeli wartość 1 listopada do Mędrka na powiedzmy 100. Klikam Enter, zapisuję plik, wracam do mojego połączenia i tutaj klikam tylko odśwież. Zobacz, że natychmiast nowa wartość pojawiła się w tej tabeli, więc podsumowując, jest to bardzo fajna metoda, jeżeli pobieramy dane z innych plików lub na przykład ktoś nam wystawia te pliki lub potrzebujemy je jakoś połączyć. Dlatego zachęcam teraz do wypróbowania tej metody samodzielnie.